Podcast NSM Nowoczesna sprzedaż i marketing Odcinek 76 Cześć, nazywam się Szymon Negacz. Na co dzień jestem właścicielem PR, Firmy, która poprzez doradztwo i szkolenia pomaga w sprzedaży. Moją największą pasją, dookoła której zbudowałem swój zawód, jest sprzedaż i marketing w firmach B2B. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w moich podcastach często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak ich używać w sprzedaży. Jeżeli w Twoim życiu zawodowym mierzysz się ze sprzedażą, ten podcast nie pozwoli Ci się nudzić. Tytuł odcinka to, jakie błędy popełniłem rozwijając Sellwise. Cześć, witajcie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Nowoczesna sprzedaż i marketing. Witam was serdecznie ze szklarskiej poręby. Eee, za oknem widzę obecnie las otoczony górami i siedzę i nagrywam dla was podcast. Tak to prawda, jestem obecnie na urlopie, i wielu mogłoby zapytać, ale Szymon, przecież na urlopie się nie pracuje. I ja wtedy bym potwierdził, tak, to prawda, nie pracuję. I podcastu nie uznaję za swoją pracę. Nawet miałem dzisiaj taką refleksję, że dużo przyjemności dało mi to na urlopie. Rano byłem na siłowni, pobiegałem sobie po lesie, zjadłem pyszne śniadanie, w międzyczasie rozplanowałem odcinek w głowie, a teraz mogę siąść go nagrać. To jest naprawdę fajne. To się stała taka część mojego własnego, prywatnego rytuału, to że mogę usiąść i nagrać parę słów. Natomiast przez najbliższe trzy tygodnie, rzeczywiście będę na urlopie, co sprawia, że będę nagrywał na trochę bardziej luźne tematy niż zazwyczaj. To znaczy, przez, przez najbliższe trzy tygodnie nie odnajdziecie tutaj ton merytoryki na temat procesu sprzedaży, czy prospectingu, czy kwalifikacji, czy ogółem sprzedaży. Będę mówił bardziej ogólnie, bardziej biznesowo. I tutaj wchodzi temat dzisiejszego odcinka, który jest jakby spowodowany tym, że w ciągu ostatnich miesięcy Sellwise bardzo, bardzo szybko rośnie, bo wzrost, nasz wzrost w, w lipcu to jest około 54% do czerwca, który urósł około 16% do maja, który to już był rekordowy jako miesiąc i to, to to wszystko sprawia, że ostatnio skala dużo większy dużo większy wzrost niż normalnie no, dość brutalnie testuje naszą firmę, nasze procesy, to co sobie wybudowaliśmy. W niektórych przypadkach zachęcając nas, nas, czy zmuszając wręcz do tego, żeby niektóre rzeczy przebudowywać, niestety. No i właśnie, ten dzisiejszy odcinek skupi się na błędach i problemach w rozwoju. To znaczy, wszyscy mamy dużą łatwość, w tym ja, w chwaleniu się sukcesami, w chwaleniu się tym, co wyszło, ale chyba jeszcze nigdy nie opowiedziałem Wam o tych wszystkich rzeczach, które mi nie wyszły. I o tych wszystkich rzeczach, przy których popełniłem błąd. I teraz wartość dla Was z tego odcinka powinna być taka, że ja mniej więcej przy każdym z błędów będę starał się mówić, co dzisiaj zrobiłbym inaczej, albo z czego ten błąd wynikał, albo jak sobie z tym poradziłem. Um, I, hopefully, jeżeli jesteście na podobnym etapie rozwoju biznesu co ja, to moje błędy teoretycznie powinny Wam pomóc uniknąć swoich. Tyle słowem wstępu. Zachęcam Was do wysłuchania głównej części dzisiejszego odcinka. No dobrze. Lista problemów, którą dla Was przygotowałem, lista błędów, lista tego, co mnie dopadło, jest dość długa, ale nie jest poukładana w żaden sposób w związek przyczynowo-skutkowy. To jest po prostu od samego początku do samego końca mój, moja lawina myśli, którą sobie przed tym odcinkiem wypisałem. No i żeby nie przedłużać. Słuchajcie, pierwszym takim błędem, który przyszedł mi do głowy i który wspominam strasznie, z strasznym rozżywnieniem jest to, że ja kiedyś wymyśliłem w Cellwise ranking systemów CRM. Zrobiłem rzeczywiście ten ranking, zrobiłem go dość sprawnie, testowałem CRM, testowałem, powstał ranking i jeden z producentów CRM powiedział do mnie... Tak. Szymon, wiesz co? Tutaj ten ranking yy, to fajny bardzo. Tu masz taki link, weź go tam, umieść w tym rankingu. Jak ktoś będzie testował z rankingu, to wejdzie tutaj do nas przez ten link. Ja Miałby dobra. No i wrzuciłem ten link. I porzuciłem temat. Ranking się pojawił, nie wzbudził żadnego jakiegoś takiego daleko idącego szału, to znaczy, na tamten moment prawie nikt o nas nie wiedział, nikt nas nie znał, więc też nikt się nie przejął naszym rankingiem, co nic dziwnego. Ludzie zaczęli się nim przejmować dopiero, kiedy się okazało, że jest pierwszy w Google i wszyscy na niego wchodzą. Natomiast Mniej więcej 6 czy 7 miesięcy później jeden z producentów, właśnie ten, który dał mi ten link, napisał do mnie, Szymon wystaw nam fakturę na tyle i tyle. Ja mówię, wo 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 wait, ale za co? Mówią, bo wiesz, bo z tego twojego rankingu to tam weszło kilka osób, no i tutaj to, są, to, jest, jakby, to jest jakby prowizja, która ci się należy z naszych kosztów sprzedaży. Ja mówię, czekaj, ale jak to? No, ale Szymon, nie rozumiem Twojego zdziwienia. No i e, wystawiłem tą fakturę i zacząłem się zastanawiać, gdzie popełniłem błąd. Na dzisiaj szacuję, że straty takie, że ja tych pozostałych producentów nie zapytałem samo taki link, szacuję na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych przez te pół roku, czy tam siedem, czy osiem miesięcy. No, duże straty, nawet bardzo. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że na przykład ta noga, ten ranking, który kiedyś stworzyłem, wybudował nam jakby jedną z trzech linii biznesowych, czyli systemy IT i doradztwo z tym związane. Rzeczywiście pomagamy wdrażać te CRM, -y, pomagamy je wybierać, i na dzisiaj to jest prawie 20% przychodu naszej firmy. Gdybym zaczął to dużo wcześniej i nie, poszedł, nie podszedł do tego tematu opieszale, to miałoby to dużo, zupełnie inne skutki. To były jeszcze takie momenty, kiedy rzeczywiście mi w ogóle w głowie nie było, że jak tworzę jakiś kontent, to mogę śmieć, albo w ogóle, że mogę jakkolwiek chcieć na nim zarabiać. To było dla mnie jakieś w ogóle dziwne i niezrozumiałe. Miałem tam w głowie parę takich sytuacji Michała Szafrańskiego, który tam wiecie, polecał karty kredytowe, czy tego typu rzeczy i tam pamiętam, że się chwalił, że zarobił 65 tysięcy w tydzień czy w dwa. Nawet do dzisiaj pamiętam to, bo tak bardzo utkwiło mi to w głowie. No i ranking CRM, pomoc w przypadku systemów CRM stała się do nas Teraz istotną nogą biznesową, i myślę, że byłaby tą istotną nogą biznesową dużo wcześniej, gdyby nie moja wspomniana opieszałość. Drugi błąd, który sobie wypisałem na liście, Hmm, też myślę, myślę, że dość bolesny. E, często mówię o Marcie, Marcie, która jest pierwszym pracownikiem Sellwise, Marcie, która e, dzisiaj jakby zarządza częścią operacyjną. To, że mogę teraz siedzieć na trzy trzytygodniowym urlopie, to jest głównie dzięki Marcie, bo ona po prostu zarządza obecnie całym zespołem, firmą, konsultantami e, jakby trzyma tą całość firmy w całości. Ależ masło maślane wyszło. Natomiast myślę, że znowuż byłaby szefową dużo, dużo, dużo wcześniej, gdyby nie to, że ja, ja w ogóle po 4, 5, sześciu miesiącach w ogóle zacząłem brać pod uwagę to, że mogę Marcie zacząć oddawać ważne rzeczy. I to nawet było powiązane z tym rankingiem, o którym mówiłem wcześniej. Um, pewnego dnia, jak ten ranking mi się przedłużał, to był drugi ranking, już nie ten pierwszy, o którym mówiłem, tylko drugi, to Marta do mnie powiedziała, że: No, Szymon, to ja ci tam mogę z tym rankingiem pomóc. Ona słyszała tą historię, więc się nie obrazi, jak usłyszę. Teraz ja sobie pomyślałem: kurczę, dziewczynko, co ty mówisz w ogóle? Ty się nie znasz, nie umiesz, co ty mi tutaj w tym rankingu pomożesz. I tak trochę otwarcie, mówiąc na odczepnego, żeby nie niszczyć motywacji dziewczyny, rzuciłem jej do, do przetestowania Jeden CR, żeby opisała, co tam znalazła, na co zwróciła uwagę. I po dwóch dniach wróciłem, patrzę. I to jest w ogóle genialnie zrobione, ale tak naprawdę high level. Mówię na, na zasadzie takiej, że nawet sam bym tego tak dokładnie nie zrobił. No i tak patrzę, mówię, kurczę, no to może by też Marta faktury wystawiała. No i tak dałem faktury Marcie i tak patrzę, no i super jest wszystko. No to może Marta by też rozmawiała z klientami. <laughs> no i Marta zaczęła rozmawiać z klientami i super. To znaczy, pierwszy raz, jak mi się przydarzyło, że klient w sellwise kupił Warsztat ze mną wtedy jeszcze, bo tylko ja byłem konsultantem. Nie rozmawiając w ogóle ze mną. No to ja sobie myślę, to są jakieś dziwne rzeczy. I mimo, że ja doskonale wiedziałem, że trzeba delegować, że trzeba robić procesy i że trzeba robić tak, żeby ten zespół robił i tak dalej, to sam wpadłem we własną pułapkę myślową, która mówiła o tym, że okej, okay, okej, okay, ale te procesy i tak dalej to w takich zwykłych firmach to tak, ale moja firma jest specyficzna, no bo ja przecież jestem firmą doradczą, tu są zarządy, dzwonią, to są trudne rzeczy, to się nie da tego sprocesować. Sam. Mądrala, wpadłem we własną pułapkę, i gdybym zaangażował Martę w bardziej e, istotne rzeczy o kilka miesięcy wcześniej, myślę, że nasza firma byłaby obecnie trochę albo nawet trochę więcej niż trochę, ale byłaby po prostu dalej. No. E, kolejny e, błąd, zresztą bardzo kosztowny, taki myślę, że z tych, o których będę dzisiaj mówił, najbardziej kosztowny, to jest to, że ja mimo wszystko bardzo długo zwlekałem z zaufaniem konsultantom, którzy przyszli do mnie do firmy. Nawet opierając to na datach, skoro ja zacząłem we wrześniu 2018 roku jako konsultant. To tak naprawdę pierwszy dzień warsztatowy z konsultantem, który nie jest mną, odbył się w czerwcu 2019 roku. Czyli w sumie, lekko ponad rok temu. I ja miałem z tym bardzo duży problem, na takiej zasadzie, że byłem absolutnie przekonany o swojej przewspaniałości, o tym, że jestem po prostu cudem, który stąpił z nieba na chmurce i jakby zszedł z tej chmurki na ziemię, i teraz jestem wspaniałym konsultantem. I trochę jest tak, że Trochę pod naciskiem Marty, trochę pod naciskiem w swoim własnym, że no przecież nie da się robić tego tak, że tylko ja będę takim najważniejszym pracownikiem i w ogóle. No to rzeczywiście odbyła się pierwsza rekrutacja i to była najtrudniejsza rekrutacja konsultanta w mojej firmie, no bo ona trwała tak. Myślę, że z dwa miesiące i zajęło mi to 20, chyba cztery czy 5 rozmów, już teraz nie pamiętam. I z tych wszystkich rozmów powstała jedna osoba, Iwona, którą też w tym podcaście mogliście słyszeć. I Iwona okazała się pierwszym konsultantem firmy, który odbył pierwszy dzień. I się okazało, że zgodnie z tym procesem, który ja miałem zrobiony, to to wszystko dalej działa, i klient jest zadowolony. A Iwona, jakby zrekrutowana, zaproszona do współpracy, bardzo przemyślanie, to też, że Iwona się zgodziła, było też bardzo fajne. Okazało się, że w ogóle da się to zrobić. Teraz uwaga. Mimo tego, że wiedziałem, że jest ok, że klienci są zadowoleni i tak dalej, i tak dalej, to dalej miałem tendencję do przekazywania tematów samemu sobie a nie Iwonie na przykład. I dopiero myślę, że tak koło września 2019 roku rzeczywiście zaczęliśmy poważnie brać konsultantów w procesach tak na 150% i uważam, że bardzo dużo na, na tym straciłem. Na jakimś takim prostym błędzie poznawczym, na jakimś takim własnym dziwnym przekonaniu, że, że na pewno jest tak, że jak to zrobi ktoś inny, to jakość będzie dużo niższa. I to jest ogromny błąd, który mnie bardzo dużo kosztował i no, straszny błąd, straszny, straszny, straszny. Myślę, że dzisiaj firma byłaby zdecydowanie dalej, gdybym, gdybym od samego początku wręcz bardzo świadomie konsultantów rekrutował, ale to chyba też wynikało z tego, że ja nie do końca ciągle wierzyłem, że Selwise jako przedsiębiorstwo w ogóle wyjdzie, że, 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 że Selwise będzie mogło być czymś więcej niż tylko mną, jako, jako Szymonem Negaczem, który je, jakby chodzi, jeździ, jeździ, robi warsztaty i szkolenia, bo przecież rynek jest pełny takich firm, jednoosobowych konsultantów z rozpoznawalną twarzą, którzy mają za sobą jakby zespół osób, które coś tam pomagają klikać, ale to jakby oni są tymi pierwszymi skrzypcami, to oni rzeczywiście robią wszystkie główne Główne płatne usługi. Więc jakby cały czas miałem bardzo dużo wątpliwości, mimo tego, że procesy były przemyślane, czy to w ogóle wypali. Dlatego tak długo też zwlekałem. Kolejny błąd, też dotyczący zwlekania, na którym też dużo, dużo straciłem, ale znowuż ciężko mi to policzyć. Ja się bardzo długo bałem kosztów. To znaczy, ja jako przedsiębiorca, mimo tego, że robiłem duże projekty, to jakby zawsze robiłem je pracując na etacie dla kogoś. I jakby, jak operowałem pieniędzmi, to operowałem nie swoimi. To znaczy, operowałem pieniędzmi z budżetu firmy. Nawet to często były duże inwestycje i po, i po milion, i po półtora i tak dalej. Natomiast, jakby w mojej własnej głowie, ja nigdy nie operowałem własnymi pieniędzmi pod takim, w takim sensie, żeby inwestować jakby pieniądze, które no pochodziły wprost z mojego konta bankowego. I to jest ogromny punkt straty w serwisie. To znaczy, ja bardzo długo bałem się kosztów. Dlatego sami robiliśmy stronę, sami robiliśmy SEO. Miałem przekonanie, że nie dość, że zrobimy to lepiej, to jeszcze to wyjdzie taniej i no po prostu będzie lepiej. I wiem, że na LinkedInie, jak pisałem o tym temacie, to wielu z Was pisało, żebym, żebym powiedział, z czego wynikają te nasze wzrosty w ostatnich miesiącach. To one wynikają właśnie z. Jakby z niedocenienia tego punktu, to znaczy ja się bardzo długo bałem kosztów. To znaczy w mojej głowie wydanie 20 tysięcy w miesiącu, jako no jednak mimo wszystko były etaciarz, na jakiś marketing, czy tam 30 nawet niech będzie, czy 40 tysięcy. To w ogóle jakiś, no, no przecież za to, ada, za to da się kupić auto. <noise> I to nawet całkiem fajne. I ja naprawdę miałem długo taką barierę w głowie, która, która jakby bardzo mnie mocno tłamsiła. Nie? nie miałem takich doświadczeń, żebym prowadził coś własnego, tylko tak jak wspomniałem, wszystkie te projekty zawsze robiłem pracując dla innych firm. No i teraz to, że my ostatnio tak rośniemy, to można sobie wyobrazić tak. Jak weźmiecie to ręki Lejek, Lejek taki typowy kuchenny, to nasz lejek już działa. To znaczy on ma bardzo określoną skuteczność. Wiemy dokładnie, że jak wlejemy, to wiemy dokładnie, ile się wyleje. I mówiąc wprost, wzrost nasz z ostatnich miesięcy to jest po prostu bardzo świadome dolewanie widoczności do tego lejka. Zaczęliśmy się pokazywać w większej ilości miejsc. Zaczęliśmy. W sposób nieco bardziej przemyślany, choć wciąż to jest temat średnio zrobiony, ale niedługo będzie zrobiony lepiej. Dolewać ruchu reklamami na przykład. Więc jeżeli zastanawiacie się, jak to jest możliwe, że urośliśmy 54% w miesiącu, no to, 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 to właśnie tak. To znaczy po prostu świadomie dolaliśmy widoczności do systemu, do, jakby do, do całego ekosystemu marketingowego, który po prostu działa. I, i jak nie ma, nie ma co szukać więcej powodów. A ja będąc dokładnie świadomym tego, co się stanie, jak dolejemy, dużo, dużo, dużo wcześniej angażowałem nowych konsultantów, onboardowałem ich, szkoliłem. Ehm, obecnie nawet są, jest kolejnych czterech nowych konsultantów, o których nie wiecie, którzy pojawią się u nas mniej więcej za miesiąc, dwa, trzy, w zależności od tego, kto to jest. I powoli będziemy podawali ich do Waszej świadomości. To będą bardzo, bardzo dobrzy konsultanci, którzy, którzy no właśnie, udało ich się przekonać do współpracy z nami, głównie dlatego, że, że wspomniana wcześniej, wspomniany wcześniej ekosystem po prostu jest skuteczny i działa. No dobra, kolejny błąd. Bardzo długo, mimo wszystko, ja zarządzałem w swojej firmie, co jest kompletnie zgodne z moimi własnymi wartościami, i to jest dla mnie taka ciekawa pułapka myślowa. To znaczy, tak, kiedy robimy projekty u klientów, no to robimy je tak, że oddajemy część decyzyjności ludziom. Wdrażamy coś, co nazywamy zwinnym zarządzaniem, opieramy to na cyklu PDCA i budujemy procesy w oparciu o to, co ludzie mówią albo jak i widzą rzeczy. I teraz znowuż kolejny mój bardzo prosty błąd. Ale my jesteśmy specyficzni. Czyli sam wpadłem w tą pułapkę. I ja bardzo długo tego PDCA u siebie nie wdrażałem. No bo młody zespół, no bo co oni tam będą układać i jak niby to będą układać. Dopiero niedawno odpaliłem PDCA i oddałem decyzyjność ludziom. I to na przykład zaowocowało tym, że teraz możecie znaleźć na serwis.pl cykl, który się nazywa Wikisales. To ja, ja tego nie wymyśliłem już, to wymyślił zespół. To też jest trochę tak, że teraz to jest na przykład ciekawostka, nie ogromna ciekawostka. Jestem na urlopie trzytygodniowym i zespół się wciąż samo zarządza. Według cyklu PDCA, według postawionych przeze mnie celów oczywiście na poszczególne etapy procesu, zespół się samo i bez rozmowy ze mną widzi, gdzie są problemy w procesach, które, problemy, które procesy nie grają, gdzie się trzeba skupić i co trzeba poprawić. I Samodzielnie generuje pomysły na tą poprawę, ewentualnie dzwoniąc do mnie, kiedy nie wie, jak daną rzecz zrobić. I to jest ciekawy błąd dla mnie o tyle, że kiedy byłbym zewnętrznym konsultantem, to pierwsze, co bym zrobił w serwisie, to bym to odpalił. <laughs> Ale sam we własnej firmie tego nie odpaliłem, co jest nielogiczne. Kompletnie. Ale tak się stało. Niestety. No cóż, ee, kolejny błąd. E, bardzo długo zwlekając z produktami typu szkolenia. To znaczy. Hmm, Teraz jest tak, że na przykład pojawiło się, pojawiło się szkolenie machina B2B, które okazuje się, że ma bardzo duże zainteresowanie, to znaczy temat, który wydawało mi się, że będzie niszowy, czyli procesowe układanie sprzedaży i marketingu w B2B bo tam jest coś o prospektingu, coś o marketingu, coś o procesie sprzedaży i coś o mierzeniu tego wszystkiego, że to jest na tyle rzadki, dziwny i wąski temat, że prawie nikt nie będzie tym zainteresowany, podczas gdy okazuje się, że jest wręcz odwrotnie i ludzie chłoną taką wiedzę, szukają takiej wiedzy, bo jest ona nietypowa. Raczej, jak ktoś mówi, to mówi o samym prospektingu, o samym marketingu, o samym procesie sprzedaży, a ktoś musi sobie sam to wszystko połączyć ze sobą, co jest trudne. Więc to, że bardzo długo zwlekałem z produktami typu szkolenia, to też jest to, że ja bardzo długo w takim razie zwlekałem z naszą nogą przychodową, która dzisiaj stanowi dokładnie rzecz biorąc, przepraszam, 15,09% przychodu naszej firmy. Czyli znowuż jest to bardzo istotny procent, jest to druga linia biznesowa, która stała się naprawdę istotną linią i na dzisiaj, bardzo istotną i mogłaby być tą istotną linią znowu, gdyby nie moja opieszałość, że mm -hmm, i tak nikt tego nie kupi, to jest niszowy temat. W sensie sam na siebie projektowałem te swoje demony, że no, ale to jest niszowy temat i w ogóle w jakiś no, znowu, gdybym był konsultantem z zewnątrz, to bym przyszedł i powiedział, ej, ale najpierw zapytaj ludzi, sprawdź to, dowiedz się i potem dopiero tam sobie wizualizuj. No a jednak mimo wszystko wpadłem we własną pułapkę. No cóż. Kolejny ciekawy błąd i to taki znowuż nielogiczny, jakby się na tym zastanowić. Dopiero po ponad roku, nawet po więcej, niż po ponad po półtora roku działania firmy wprowadziłem podział na konsultantów prowadzących i wspierających. To znaczy ja na początku miałem taką wizję, że skoro ja jestem panem negaczem, który potrafi sprzedaż i marketing i potrafi to wszystko wspaniale łączyć i w ogóle, to wszyscy powinni tak potrafić u nas. I to się okazało być bzdurą, że nawet lepiej te projekty wychodzą, kiedy mamy konsultanta prowadzącego, który prowadzi klienta, który jest odpowiedzialny za ten projekt, i konsultant prowadzący świadomie angażuje wspierających konsultantów do tego projektu, czyli na przykład widzi, że tu ma wycinek jakiś tam, którego nie jest ekspertem i zaprasza innego konsultanta, żeby ten wycinek zrobił, jednocześnie za ten projekt odpowiadając. I to jest bardzo ciekawy błąd, o tyle, że mi generalnie to się rodziło w głowie dopiero po półtora roku, a rozwiązanie jakby powstało podczas rozmowy z jednym z moich mentorów, który powiedział, no bo w tamtej firmie to jest tak, że mówimy o dużej firmie konsultingowej, że jest zawsze taki jeden prowadzący i on ma dookoła Siebie kilku wspierających, ale on jakby integruje to wszystko i zarządza tym tematem i ja wie, kurczę, i na drugi dzień było. Ale uważam, że znowuż dużo straciliśmy na tym, że nie zrobiliśmy tego tak od razu i że ja nie wiedziałem, że trzeba albo powinienem zrobić tak to od razu. Ciekawy błąd znowuż. Myślę, że jak byłbym konsultantem z zewnątrz i miałbym okazję usiąść i się nad tym skupić tak po prostu, to po prostu bym to zrobił, ale znowuż we własnej firmie było mi po prostu trudniej. Co ciekawe. No dobra. Kolejny mój błąd. Wydawało mi się, że LinkedIn będzie świetnym źródłem lidów. To znaczy, ja bardzo długo uwzględniałem Linkedina jako takie typowe w prognozach, jako typowe źródło lidów, że ja tam będę miał widoczność i ludzie będą się zgłaszali i w ogóle. Natomiast ja o tym mówiłem już w tym podcaście, dopiero po. Pod naprawdę dłuższym czasie zrozumiałem, że LinkedIn jest po prostu typowym lead czyli obracaniem ludzi dokoła siebie, pokazywaniem im ciekawych rzeczy, nie jest to typowe miejsce do sprzedaży i kurczę, no nie wiem, czy będzie. Znaczy, oczywiście rozumiem, że dużo trenerów Linkedina może mi teraz y, nieco y, zaatakować. Natomiast ja mam na ten temat odcinek, nawet dwa, więc możecie tam y, wysłuchać tego odcinka i po prostu, no. Dowiedzieć się, jak patrzę na te sprawy. Bo to nie jest tak, że LinkedIn nie działa albo nie działa dla wszystkich, albo że działa, albo że działa bardzo. Tylko tam jest dużo takich gwiazdek, które trzeba sobie wziąć pod uwagę. No i ja ich wtedy na początku nie wziąłem. Istotny błąd. No dobrze. Kolejny błąd. To jest ciekawy błąd. Słuchajcie, mimo że wiem, że kwalifikacja jest ważna, mimo że wiem, że trzeba doprowadzać do rozmów tylko z. Tymi klientami, którym rzeczywiście jesteśmy w stanie e, pomóc albo sprzedać, no to ja w z uporem maniaka przez pierwszy rok angażowałem się w rozmowy i sprzedaże, które po prostu z tej perspektywy no, nie miały prawa się udać. Ale jednak mimo wszystko w naszych głowach rodziło się, no ale kurczę, no jak już do nas trafili i chcą z nami rozmawiać. No, to może jednak spotkajmy się, pogadajmy, spróbujmy. No nie. I jakby znowuż, kolejny błąd, yy, polegający na tym, że jak byłbym konsultantem z zewnątrz, to bym wbił i powiedział, że słuchajcie, no bez sensu. Ale we własnej firmie cały czas łudziłem się, że no, ale może, ale spróbujmy, ale może się okaże, i tak dalej, i tak dalej. No i kurczę. Hmm. No niestety nie. <laughs> Te, które nie miały się prawa udać, to się po prostu nie udawały. I tak to zostało do dzisiaj. Natomiast dzisiaj, jak już okrzepliśmy z tymi naszymi procesami, no to przychodzi nam to dużo łatwiej, żeby powiedzieć klientowi, że jednak to nie my, albo że to nie my jesteśmy najlepszym wyborem, albo że to nie my najlepiej pomożemy, albo że po prostu są od tego lepsze firmy od nas. No i teraz, yy, słuchajcie, taki pierwszy punkt na liście, który jest dla mnie istotnym problemem, nie do końca wiem, jak sobie go ogarnąć i nie do końca jakby... Yy, nie do końca przewidziałem też, że kiedykolwiek taki problem będę miał. On wynika z kilku rzeczy, m.in. z tego podcastu. To znaczy, mniej więcej dziennie trafia do mnie tak między 10 a 20 różnych wiadomości, które no, mówią, że tam hej, yy, słucham podcastu itd. i tak dalej. I Uwielbiam te wiadomości. Po prostu nic mnie bardziej nie motywuje do nagrywania tego podcastu, co, co te wiadomości. I odpisuję chyba na wszystkie, jeżeli nie na wszystkie. Zawsze dziękując tym ludziom, bo, bo to, to, jest po prostu, to jest po prostu fajne. No, ktoś poświęcił kilka, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na słuchanie tego podcastu, pisze mi podziękować, więc ja też dziękuję. Ale uwaga, trafiłem na taki problem, że zacząłem mylić bardzo te wiadomości od osób, które rzeczywiście chcą powiedzieć coś fajnego, z wiadomościami od osób, które tak naprawdę naprawdę upatrywały we mnie e, klienta. <noise> I robiły tak. Cześć, cześć, słucham, Szymon, Twojego podcastu. No i mam taki temat do Ciebie. No i ja za każdym razem podejmowałem taki błąd w głowie, że o ja, ktoś słucha podcastu i ma do mnie temat, no to na pewno będzie to coś fajnego. No i kurczę, słuchajcie, okazywało się, że w większości to były tematy, które traciły mój czas. Mało tego, e, czasami zdarzało się, że. Mm, że to wprost okazywały się jakieś struktury MLM-owe w ogóle i tak dalej. Jednak mimo wszystko ta widoczność przyciągała bardzo dużo ludzi, którzy jednak no, nie z takiej serdeczności, czy po prostu z woli ciekawej rozmowy, przychodziły do mnie i marnowały mój czas. Wprost mówiąc, i ja nie do końca wiedziałem, jak te rzeczy wyfiltrować. I na przykład dzisiaj, co jest dla niektórych trudne, w rozwiązaniu, które wprowadziłem, jest takie, że tam każdy, kto chcę, no to szybko się zdwońmy, albo spotkajmy się na kawę, albo nie wiem, cokolwiek, no to de facto, jak ja spojrzę w kalendarz, to najbliższy termin na spotkanie na kawę mam pewnie gdzieś w październiku albo listopadzie, tak żeby na luzie gdzieś sobie usiąść i napić się z kimś kawy, więc to w ogóle nie wchodzi w grę, ale wideokonferencje i telefony, okazuje się, słuchajcie, że ludzie mają bardzo duży problem ze zrozumieniem tego, że na przykład... Ktoś może nie chcieć odbyć tego telefonu albo odbyć tego wideokola, dopóki nie dowie się o co chodzi. To znaczy, wielokrotnie zdarza się, że ja pisze: Ok, bardzo chętnie. Natomiast, jakby mi pan krótko opisał, czego to by dotyczyło, tak żebym przed rozmową mógł stwierdzić, czy to jest dla mnie, czy nie, to okazuje się, że bardzo dużo ludzi reaguje agresją. Mówię, Ale, ale dzwonię, naprawdę, no piszesz naprawdę z czymś fajnym. Powinien pan chcieć ze mną porozmawiać. No i niestety to był mój błąd, że ja się angażowałem we wszystkie te rozmowy. Traciłem bardzo dużo czasu e, na to. Um, obecnie no po prostu unikam. To znaczy, jeżeli ktoś nie potrafi mi wprost powiedzieć, o co chodzi, jaka jest sprawa i o czym mielibyśmy rozmawiać, to po prostu do tych rozmów nie dochodzi. Mało tego, um, miałem też taki problem, że jak ktoś pisał do mnie, to mi się wydawało, nawet jeżeli ktoś chciał zostać klientem, że to ja muszę rozmawiać. I, i na przykład te rozmowy zajmowały mi wtedy znowuż kolejne kilka, kilkanaście godzin w tygodniu. I znowuż okazało się, że nie jest żadnym problemem to, że ja po prostu bardzo dziękuję za wiadomość i normalnie wrzucam tę osobę do naszego standardowego procesu. Mamy w biurze trzy osoby, mamy 11 konsultantów, jest dużo ludzi, którzy mogliby z tym kimś porozmawiać. Natomiast w mojej głowie, ojej, to był bardzo długi, bardzo trudny, długotrwały proces z jakby zaakceptowania tego, że ktoś może się poczuć trochę. W, mimo wszystko niedocenione, że ja, że ja nie znalazłem tego czasu na rozmowę. Ale jednak, mimo wszystko, kiedy tych osób jest tyle, to po prostu fizycznie nie da się tego zrobić. I to było dla mnie, i jest dalej, ogromnie, okropnie trudne, i nie wiem, jak to robić. No, po prostu nie wiem. <laughs> no. Ale teraz jedziemy do problemów takich nowożytnych, bo mówiłem, że było te 54% wzrostu to spowodowało u nas jakieś problemy, niektóre procesy trzeba przebudować było. No i pierwszy proces, który się w, jakby wywalił, można powiedzieć, to proces odbywania naszych bezpłatnych konsultacji. To jest tak, że ja zawsze mówiłem o tym, że nasze bezpłatne konsultacje są jakby dowodem dla klienta, że my wiemy, co mówimy, że jesteśmy w stanie podać pierwsze rozwiązania problemów, jeszcze zanim ktoś nam za coś zapłaci. Świadomie to robiąc. No, i siłą rzeczy, rzeczywiście większość naszej sprzedaży pochodzi z tych bezpłatnych konsultacji. Z tego, że komuś pokazaliśmy, że naprawdę wiemy, co robimy, i ten ktoś uwierzył, następnie został klientem. No to okazuje się, że jednym z prostych błędów okazało się, że dla naszego konsultanta i dla każdego zresztą zawsze ważniejszy będzie obecny klient. No bo znam tego obecnego klienta, spotykam się z nim często, współpracujemy, znam już jego handlowców i okazuje się, że mm, praktycznie. I jak umawialiśmy te bezpłatne konsultacje, po prostu niektóre z nich nie doczekały się rozmowy, co owocowało dużą, dużą, dużym zawodem wśród klientów. Tego, że my jesteśmy niby poważną firmą, niby się chwalimy, że potrafimy, a tak naprawdę nawet nie doszło do rozmowy z konsultantem. No, no wstyd, smutek i żal. Dlatego na przykład ten proces musiał zostać przebudowany tak, żeby powstały tak zwane godziny dyżurów, gdzie po prostu każdy z konsultantów daje nam godziny, może nawet nie każdy, bo to w zależności od zajętości, ale niektórzy dają nam godziny, ci najbardziej zajęci, kiedy na pewno mają jakby zblokowaną godzinę na to, żeby skupić się na tej osobie, która przychodzi. I podzielenie tego tygodnia na takie momenty na przykład najprawdopodobniej rozwiązało nam ten problem, będę wiedział za miesiąc, czy rzeczywiście rozwiązało. Ale drugi problem, też powiązany z tym, który, który się ostatnio wywalił, to to, że raporty po naszych warsztatach zerowych no, szły do klienta po prostu za późno. I za późno jak na nasze standardy, to na pewno. No i okazuje się, że również rozwiązanie tego w podobny sposób i zarządzaniem obłożeniem poszczególnych osób teoretycznie powinno na ten problem rozwiązać, ale znowuż powiem za miesiąc, czy aby na pewno rozwiązało. Natomiast bardzo, bardzo świadomie sprawdzamy wszystkie te rzeczy i staramy się nimi zarządzić i nawet nie tyle na zasadzie takiej, żeby prosić, Oj, ale proszę was, róbcie, bo wiem, że to nie działa, tylko na zasadzie takiej czysto procesowej zmieniania tych rzeczy, zarządzać tym tak, żeby to długotrwale było dobre, a nie tylko na chwilę. No nic. Kolejny problem. Bardzo ciekawy, taki trudny dla mnie dość. A mianowicie stawki. Nasze stawki za doradztwo mocno się zmieniały na przestrzeni tych 23 miesięcy, kiedy działamy. I uważam, że to duży błąd. To znaczy, uważam, że bardzo dużo straciliśmy na tym przez pierwsze miesiące funkcjonowania, że mieliśmy zaniżone stawki wobec tych, które, które mamy dzisiaj. To znaczy, Zaniżone i rynkowo, pod każdym względem zaniżone. Niektórzy nazywali je dumpingowymi nawet. No i, no i jakby teraz, te, te 23 miesiące później, jestem po wielu eksperymentach. Widzę, w jaki sposób te eksperymenty odbiły się na, tych, na naszej skuteczności. No i wiem, że gdybym, gdybym na przykład zatrudnił zewnętrznego konsultanta wtedy na początku, to miałbym większą odwagę. Te stawki ustawić na takim poziomie, na jakim powinny być ustawione. Jednocześnie wolałem sam sobie poeksperymentować i sam się dowiedzieć, i zacząć z niższego pułapu, żeby nie ryzykować. Co tak naprawdę, jak, no jak zacząłem szacować, to znając skuteczności wyniki eksperymentów i tak dalej na pieniądze, no to okazało się, że to był bardzo, bardzo drogi błąd. No, i że pomoc z zewnątrz byłaby tutaj zdecydowanie tańsza niż koszty tego błędu. No cóż, kolejny błąd, i to jest dla mnie taki strasznie bolesny błąd, znowuż polegający na tym, że, że w pewnym sensie nie zwróciłem na to uwagi. Nasze oferty przez pierwsze 12-14 miesięcy działania były fatalne. Kropne, to znaczy one były straszne, bo jakby moja nawet wstępna wizja była taka, że ja w ogóle nie chcę ich wysyłać, że ja chcę załatwiać wszystko w sposób inny, nie chcę mieć żadnych prezentacji nudnych, ofert i tak dalej, chcę to sprzedawać inaczej. I przez to, że że tak uważałem, przez naprawdę długi czas nasze oferty były literalnie beznadziejne. Nie, dam, nie da się teraz oszacować, na przykład, jakie były koszty tego, tego, że były tak beznadziejne, ale były beznadziejne, były bezapelacyjnie beznadziejne. Dzisiaj są lepsze. Czy są dobre? Ciężko mi stwierdzić. Na pewno są lepsze niż były. To znaczy, rzeczywiście mówią. O naszych wartościach, tych, które mogą mieć dla klienta znaczenie, mówią o tym, jak będzie wyglądał warsztat zerowy, opowiadają o tym z perspektywy klienta, a jak to będzie wyglądało, co się tam będzie działo, jak to się przełoży na rezultaty, i jak to są, co to będzie ważne, i tak dalej. No. Natomiast i tak nasz proces sprzedaży jest na tyle dziwny, że nasze oferty nie zawierają pewnych rzeczy, które robimy na przykład u naszych klientów. One są trochę inne od tych ofert, i też dość dużo czasu straciłem, żeby niektórym klientom to wytłumaczyć, bo oni mówią: A mówię tam, słuchałem w podcaście, to powinno być tak zrobione. Mówię: Tak, wiem, ale celowo mamy to zrobione inaczej, to znaczy. Można to przyrównać do tego, że jak ktoś już jeździ lata całe na nartach, to może sobie omijać zasady i kombinować trochę w inny sposób. I może sobie pozwolić na to, żeby testować różne hipotezy, i to jest na przykład w naszym przypadku jedna z tych rzeczy. I ostatni, taki bardzo, taki nawet dwa, takie bardzo ostatnie już nawet dwa błędy na tej liście. Mniej więcej w 20 miesiącu funkcjonowania firmy, my dopiero wynajęliśmy biuro. To jest dla wielu osób dziwne, natomiast dla mnie, dla mnie, jakby to nie było dziwne, to znaczy miałem poczucie takie, że biuro to jest, to jest taki jakby trochę pusty koszt i my rzeczywiście pracowaliśmy po różnych coworkingach, kawiarniach przez bardzo długi czas i szło nam to świetnie, wynajmowaliśmy sobie salę, salę do spotkań, jakby super. Ja nie miałem potrzeby, nikt nie ma potrzeby, ale w końcu wynajęliśmy to biuro. I, I rzeczywiście okazało się, że pracuje nam się lepiej. Mamy ładne biuro, staraliśmy się urządzić najlepiej jak potrafimy. Ja w, w tym biurze gromadzę swoją kolekcję Lego, zespół za każdym razem jak przynoszę kolejny zestaw się ze mnie śmieje. Jest generalnie przyjemnie. Mamy tam tablice, nasze PDCA rozrysowane. Dużo rzeczy zrobiliśmy tam studio i tak dalej. Natomiast na przykład bardzo prostym błędem, który też wynikał trochę z mojej niewiedzy, jest to, że tam po prostu ludzie na małej przestrzeni rozmawiali przez telefony komórkowe i siedzieli przy laptopach. I pierwsza rzecz, telefony komórkowe. Kupiliśmy dopiero po dłuższym czasie kupiliśmy słuchawki Jabry, które co prawda są drogie jako z mojej perspektywy, jako przedsiębiorcy, bo kosztują 1000 zł brutto. Drogi sprzęt, ale e, co on sprawił? To sprawił, że jak ja jestem kimś i rozmawiam przez telefon, to mam. Wyciszanie hałasów z zewnątrz, nie słyszę, jak kolega obok rozmawia. I co bardziej istotne, sławki mają zrobione coś takiego, że jak jest hałas w biurze, to klient tego nie słyszy, czyli one wy, wyciszają hałas. Dla klienta. Nawet do tego stopnia, że jak jedna z osób w biurze odkurzała, a druga rozmawiała z klientem, to klient tego nie słyszał i sam rozmawiający nie słyszał też tego odkurzacza. Super sprawa, genialna sprawa, bardzo nam to zoptymalizowało proces i sprawiło też rzecz dużo, bardzo ciekawą. To znaczy, ludzie chętniej dzwonią. Przez to, że nie ma tego dyskomfortu polegającego na tym, że jest hałas, a że nie będę słyszał, a że klient będzie mówił: Przepraszam, nie słyszę. To naprawdę więcej ludzi, przez to, że jest komfortowo, po prostu dzwoni. I druga rzecz, nie, aż, aż nawiążę do jednej z rozmów, którą ostatnio odbyłem na, na LinkedInie. Marcin Kroszel, jeżeli słuchasz tych słów, to bardzo Ci dziękuję i cię pozdrawiam, napisał, że na jednym z filmów widział nasze stanowiska, one są bardzo nieergonomiczne. I mimo, że ja kiedyś miałem to w planach, to jednak za moment wręcz doinwestowaliśmy nasze stanowiska, kupiliśmy myszki, klawiatury, specjalne podstawki do laptopów, ogromne 27-calowe monitory, i się okazało, że również jakby. Przygotowując naprawdę dobre stanowisko, ta praca po prostu przebiega łatwiej, szybciej, sprawniej. I ludzie, i ja sam bardzo to doceniliśmy po prostu lepiej nam się pracuje. No, dużo było tych błędów, jak widzicie. Zastanawiam się, czy teraz, patrząc wstecz, dałoby się tych błędów uniknąć. Ciężko stwierdzić, natomiast jak widzicie, nie ma na tej liście żadnego z błędów czy problemów, o których bałbym się powiedzieć albo o których bym się jakoś strasznie wstydził. No dobra, jest taki jeden, którego się wstydzę. <grym> Um, błąd polega na tym, że my od, od lat, czy od zawsze używamy Salesmanago i od zawsze używamy Lifespace'a. I dopiero niedawno zintegrowaliśmy jedno z drugim, co jest irracjonalne, nielogiczne, głupie. <głupie> I dopiero teraz mamy tak, że w Lifespace'ie widzimy w naszym CRM'ie, że mamy szansę sprzedaży, rozmawiamy z takim klientem, on dostał taką ofertę, ale jeszcze przy okazji widzimy, że był na stronie, oglądał takie zakładki, czytał bloga, schował podcastu, otwierał nasze maile, które otwierał, których nie otwierał. No, to jest głupie i nielogiczne, rzeczywiście wstydzę się tego. Albo e, jeden z naszych, e, z naszych uczestników warsztatów otwartych e, Jonasz, nie wiem, czy mogę nazwisko wymieniać, więc nie wymienię, ale Jonasz pracuje w SMS API i od dawna, znaczy pisał do nas dzwonił, że no, widzi parę fajnych miejsc, w których można byłoby użyć u nas SMS-ów, i też się tak broniłem, trochę wstyd. Teraz jak zamówicie bezpłatną konsultację, to dostaniecie SMS-owe potwierdzenie, że, że zanotowaliśmy wasze zgłoszenie i że generalnie bardzo doceniamy za zamówienie bezpłatnej konsultacji, bo to najwyższa forma zaufania z naszej perspektywy i zadzwonimy na taki taki numer do usłyszenia. Prosta sprawa. Takie fajne smaczki też pokazują, że, 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 że jakby firma robi to na serio i że tak wkłada w to wysiłek i, i w ogóle. No dobrze. Liczę, że błędy, o których powiedziałem, być może dały wam do myślenia. Myślę, że osią ich wszystkich było to, że, że przecież moja firma jest specyficzna. To się nigdy nie sprawdza w praktyce, ja tym doskonale wiem, ale mimo tego sam wpadłem w, nie, w wielu przypadkach, jak widzicie, dokładnie w taki sam, w taki sam błąd. Że moja firma jest specyficzna i w ogóle specyficzna, specyficzna, więc lepiej tego nie róbmy, nie róbmy, nie róbmy. No nic, jeżeli dosłuchaliście do tych słów, e, bardzo Wam dziękuję, ale nie uciekajcie, zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami krótkie podsumowanie dzisiejszego odcinka. Od ostatniego podsumowania nasza machina B2B została drugim najpopularniejszym wydarzeniem na i Dopiero co skończyły się bilety Early Birds, ale jeżeli jednak zdecydowalibyście się na to, żeby pouczyć się o procesowaniu sprzedaży, marketingu, prospektingu, to wpadnijcie na ten warsztat. On się odbędzie we wrześniu i będzie to warsztat online, szczegóły znajdziecie na celu łamane na machina. Druga rzecz, i to pewnie dla mnie obecnie ważniejsza, jest taka, że są aktualnie bilety Early Bird na inne wydarzenie. To znaczy, to są, no, no taniej nie będzie. Na wydarzenie Nowoczesny Prospecting, które odbędzie się we Wrocławiu 8 i 9 października, jeszcze przez 5 dni od czasu, jak nagrywam ten podcast, czyli jak słuchacie, to już pewnie jeszcze przez 4, będą dostępne bilety Early Bird na ten warsztat. On się będzie we Wrocławiu. Jest tam na nim dużo opinii, dużo filmów, można zobaczyć prawdziwych ludzi, którzy na nich byli. Zresztą wszyscy są słuchaczami tego podcastu. I to jest warsztat, po którym ułożycie dla siebie strategię pozyskiwania klientów B2B dla waszej firmy strategię pozyskiwania ich tradycyjnymi sprzedażowymi metodami nie tymi marketingowymi. To jest dwudniowy warsztat, bardzo kompleksowy, bardzo dużo informacji. Dostajecie dużo materiałów po samym warsztacie. Natomiast to najważniejsze, wychodzicie z gotowym planem, jak zrobić to we własnej firmie. Tyle ode mnie w tym podsumowaniu. Za tydzień widzimy się w innym mieście wakacyjnym. A w jakim? Usłyszycie za moment. O, widzicie, motor przejechał. No nic, już nie będę przerywał. Dzięki Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Za tydzień. Cześć!